Dzień dobry moi drodzy, 7:20 na zegarach, a ja już wędruję z naszego domku. Jak widzicie, jeszcze taki niedospany, ale ogarnę się u mamy. Poogarniamy jeszcze zamówienia, no i będziemy ruszać, więc zapraszamy. Lecą te dni, kiedy jest się jednak na miejscu, a nie w podróży, to człowiek nie ma czasu tak naprawdę na nic. W sensie pochłania go takie te przyziemne, codzienne obowiązki i zawodowe, które gdzieś tam były odkładane, no ale to trzeba też zrobić, żeby mógł skupić się już na dalszym podróżowaniu. Witajcie moi drodzy, już w Bożkowie zeszło to ciśnienie, bo był taki pęd, jak się przyjeżdża do kogoś i jest ten czas, żeby czy poganiać w firmie, czy tutaj coś dookoła, to człowiek znowu nabiera takiego, nie wiem, dziwnego gonienia. Ja się wiele razy na tym łapałem. Przed samym wyjazdem jeszcze były takie momenty, kiedy odwlekaliśmy jeden, drugi, dobra, jeszcze jeden dzień, bo to trzeba, bo tamta, w końcu ego się powie A, to trzeba też powiedzieć B. No i udało się tak samo zrobić i tym razem. Długi weekend spędzimy sobie w Bożkowie. Mamy naprawdę super dziką, totalnie miejscówkę. Po części można powiedzieć, że wiemy, do kogo ta działka należy. Wiemy, że w tym okresie nikogo tutaj nie będzie, więc sobie będziemy tutaj stacjonować. Do wody mamy dosłownie żabi skok, do plaży kawałek dalej, ale to wszystko Wam pokażę w dalszej części tego odcinka. Przelecimy się tutaj też dronem, żebyście mogli sobie zobaczyć, kto nie był w Bożkowie, to jezioro w Wielkopolsce, powiedzmy, że niedaleko Leszna. Ale bardzo przyjemnie, jest tutaj dosyć płytko, więc fajnie być tutaj nawet z dziećmi, no bo jesteśmy pewni, że nic im się złego nie stanie, jeśli nawet gdzieś tam kawałek odejdą, bo przeważnie po drugiej stronie byłem tego jeziora i tam naprawdę długi czas jest tak fajnie płytko, a to też powoduje, że woda bardzo szybko się ogrzewa, no i można sobie poleżeć, poodpoczywać. To, mam nadzieję, w ten weekend nas czeka, ale zanim jeszcze będę mógł tutaj sobie usiąść i podelektować się przyrodą i miejscem, i jeziorem, to wybiorę się z Wami na stację benzynową, bo kończy nam się gaz w jednej butli. Mamy jeszcze tą drugą już podłączoną, ale dobrze mieć ten zapas. Tutaj, jak widzicie, już żeśmy się rozstawili. Pięknie, moskitierka, poziom zachowany. A, pewnie zapytacie, skąd to na mojej głowie? No, wlewałem wodę i było otwarte okno. No i przyrżnąłem, tak, że uklękłem. Powiedzmy, że mam przyzwyczajoną trochę głowę, bo... No, niegrzeczny. I zatwierdzi, że to za to, że byłem niegrzeczny. Nie wiem, czy słyszeliście, że biję mnie z patelni. No nie będę tego przyznawał oficjalnie na kanale, ale gdyby kiedyś w sprawie rozwodowej, to pozdrawiam. No i co? Jedziemy na tą stację i będziemy dalej odpoczywać, vlogować i dobrze się bawić. Butla faktycznie była już prawie pusta, 18,5 litra, dokładnie tyle gazu do gazbanka naszego weszło, ale cena bardzo przyjemna, bo tutaj na tej stacji 2,65 za litr gazu. No powiem Wam szczerze, że dawno tak fajnej ceny za gaz nie widziałem. No oczywiście wiem, że jakiś czas temu nawet było po złoty 85, ale kto pamięta te czasy. Dobrze, wracamy na nasze miejsce i zapraszam Was do zwiedzania okolic Bożkowa. Rosołek zjedzony,
więc czas najwyższy wybrać się na zasłużony odpoczynek i plażę. Tak bardzo fajnie wieje wiatr, szkoda, że tego nie czujecie, chociaż jest naprawdę super wysoka temperatura, bo około 30 stopni w tej chwili. No Boszkowo to poza tym miejscem takim wypoczynkowym dla rodzin, jak już mówiłem, czyli dla tych ludzi, którzy mają też małe dzieci, bo jest tutaj stosunkowo płytko, po drugiej stronie na tej publicznej plaży, tej głównej, tak bym to nazwał, to jest to też miejsce, gdzie młodzi ludzie na weekendy zjeżdżają właśnie po to, żeby poimprezować. Strasznie głośno się tu zrobiło. Nie wiem, czy panowie specjalnie zaczynają mi tu piszczeć hamulcami, ale jeśli młodzi ludzie chcą się bawić, no to tutaj właśnie mają ku temu sposobność. Dużo domków do wynajęcia, czyli miejsc, gdzie mogą w swoim gronie większą ekipą po prostu pobalować, więc na to też zwracajcie uwagę, gdybyście kiedyś się tutaj wybierali, bo możecie trafić na głośną i bardzo długą noc. Ale my się tym nie przejmujemy, w naszym miejscu cisza i spokój, więc pozostało nam tylko powędrować kilkaset metrów do plaży, którą wam pokażemy. Tak, moi drodzy, wygląda najbliższa plaża od naszego postoju. Taka na pół dziko, ale w wodzie troszeczkę tylko patyków, jakichś liści, poza tym bardzo miękkie dno, a tam zobaczcie sobie, pełna plaża ludzi. I tam właśnie jest ta główna, powiedzmy, publiczno-imprezowa. Bywają też sobie jakieś małe łódeczki, dużo kajfów, naprawdę dużo kajtów chyba, tak to się wymawia. No i tak można sobie spędzać czas, pograć w piłkę. Tak jak mówiłem, bardzo długo płytko, więc bezpiecznie i fajnie. Boszkowo, Wielkopolska, polecamy. To kolejne nagranie po nagraniu, które nie wyszło. Iza, że tak powiem, miała wenę twórczą, a mi nie włączył się mikrofon. Przepraszam, poprawię się. Miejmy nadzieję, że do 3 razy sztuka, bo 2 razy na razie był taki drobny niewypał. 18.30, kończymy plażowanie i kąpiele. Wracamy na nasze miejsce, ogarniemy się. No i może jeszcze dzisiaj ruszymy sobie na miasto, tak to można powiedzieć, na jakąś imprezkę. Zobaczymy, a tymczasem pospacerujcie chwilę z nami i do zobaczenia. 21.26, my już wykąpani, na dworze widno, więc czas wyruszyć na miasto i zobaczyć, co się dzieje. To taki rekonesans przed dniem jutrzejszym, bo wtedy będziemy mieć zamiar wybrać się gdzieś na miasto. W sumie mieliśmy iść gdzieś dzisiaj, ale jakoś tak nie ma w nas energii, więc postanowiliśmy zrobić rekonesans, a szykujemy się dopiero na jutro. Wyśpimy się, wypoczniemy, wiecie, to wszystko to, co powinno być przed każdą dobrą i fajną imprezką albo w ogóle wyjściem na miasto. Komary gryzą tutaj niemiłosiernie, więc jeśli będziecie tutaj, to zaopatrzcie się we wszystkie możliwe środki przeciw właśnie tym gryzoniom. No i co? Mogę jeszcze dodać, taka rozkmina mnie naszła, kiedy się kąpaliśmy, bo dzisiaj bez podgrzewania wody, ciepło było, więc jakoś nie mieliśmy weny, żeby tą wodę podgrzewać i zużywa się jej zdecydowanie mniej. Kiedy jednak leci ta cieplutka woda z bojlerka, no to każdy chce wykorzystać każdą kropelkę, a kiedy jest zimno, to jak na Woodstocku, ma być szybko, no bo jest zimno, więc może na przyszłość tak właśnie będziemy stosować rozwiązania. Zimna woda, wtedy jest większa oszczędność, a jak wiadomo, ponoć są nawet challenge w internecie, żeby kąpać się po 30 dni w zimnej wodzie i wtedy człowiek i w ogóle skóra i ciało czuje się lepiej. Kto wie, może kiedyś będziemy to testować. Na razie, kiedy nam się nie chce, jest zimna, kiedy nam się chce, jest ciepła. Tam już gdzieś w tle widzicie zachodzące słońce. A za chwilę pokażemy wam, jak wygląda Boszkowo przed 10. Można powiedzieć, że z imprezowego centrum Boszkowa
I właśnie Klub na Fali to jedno z tych miejsc, gdzie możecie sobie zjeść, napić się, ale w środku tego lokalu jest też miejsce do tego, żeby właśnie poimprezować. Jest miejsce, żeby posiedzieć na paletach na piasku, jest miejsce, żeby posiedzieć jak przy barze, no i zjeść coś dobrego, wypić coś smaczniejszego. Kto co chce, to może. Ale co zauważam, no tutaj średnie wieku jest przez nas bardzo mocno podbijana. Myślę, że 18-20 to jest ten wiek, który tutaj króluje. Zdarzają się oczywiście, powiedziałbym, starsze osoby, czyli tacy jak my. No ale zdecydowanie jest tu więcej młodzieży i to oni tutaj tłumnie wędrują, czy to do dworca PKP, czy tu gdzieś po prostu podjeżdżają jakieś taksówki, które je zabierają. Czyli co? Rekonesans zaliczony. Czy się do jutro wybierzemy? Zobaczymy, może kogoś ściągniemy z okolicy, byśmy jakąś większą ekipą sobie weszli i się po prostu pobawili. Jeśli nie, to będziemy po prostu biesiadować u nas na naszym miejscu, gdzie jest naprawdę bardzo miło i sympatycznie. Mam w głowie wizję, żeby zrobić tam ognisko, więc to wszystko zobaczycie już jutro na naszym kanale. Za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się i dobranoc. No moi drodzy, tam ta czerwona plamka to impreza, która trwa niedaleko nas. No lecą tam różne bardzo dziwne, czasami śmieszne przeboje. No a tak prezentuje się nasze miejsce noclegowe. Tutaj widzicie tylko samochód. Czekajcie, zwiększę wam światełko, może będzie lepiej. O, teraz mamy pełną moc. Tak wygląda maksymalna lampa na GoPro. Tak wygląda nasz domek. I tutaj właśnie będziemy spać. W tle naprawdę ogromny koncert żab, czy ropuch. Nie jestem znawcą tematu, no ale ci, co wiedzą to i doświadczyli takiego koncertu, to na pewno wiedzą, o czym mówię. Zresztą posłuchajcie teraz. Tak, naprawdę słychać to bardzo głośno. Jak widzicie, komary i muszki po prostu atakują niemiłosiernie, więc i ja będę uciekał już spać. No i co? Miejmy nadzieję, że imprezka obok naszego miejsca spania też nie będzie za głośna. Na razie muzyczka jest naprawdę taka, która nie przeszkadza w funkcjonowaniu. Widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy się w kolejnym vlogu, daily vlogu na kanale Hit Planeta. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o komentarzach, a dla was wszystkich cały czas mamy też bardzo miłe i przyjemne pocztóweczki, zupełnie za darmo. Wszystkie szczegóły w opisie pod filmem. Pa, pa!